Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Państwu, jak przygotować banany w cieście. Na początku w średniej misce mieszamy 200 ml mleka kokosowego. g mąki pszennej, 100 g cukru, 50 g wirków kokosowych oraz jedną łyżeczkę startej skórki z mąki. Całość dokładnie mieszamy. Wokół rozgrzewamy tłuszcz do głębokiego smażenia. Tłuszcz jest już rozgrzany. Banany pokrojone w 5-centymetrowe kawałki panierujemy najpierw w mące ziemniaczanej, a następnie we wcześniej przygotowanym cieście. Tak opanierowanego banana wrzucamy na gorący tłuszcz. Czynność tą powtarzamy z resztą kawałków. Wietnamski deser, banany w cieście są już gotowe. Na koniec posypujemy sezamem. I gotowe, smacznego! Walking on the moon.